Serwus, uzupełniam trochę kanał o VodReview, nagrywane po zmianach sezonu 14, na nowej mapie i tak dalej, żeby było coś świeższego. No a poza tym to standardowy content. I standardowo zachęcam, żeby pozostawić po sobie jakiś ślad. Nie przedłużam wstępu, zapraszam do oglądania. Najgorsze jest to, że to co powiedziałeś tylko to, że outsustainujecie na bocie, właściwie to tyle. To okej, to znaczy, że możesz tradeować even, prawda? Bo even trade nie jest even, bo masz więcej sustain. Okej, w porządku, to jest jakaś myśl, którą można by pociągnąć dalej. Ale co poza tym, nie? Jak tradeować? Co dokładnie robić? Więc chodzi o to, że twoje założenia, jeżeli tylko to masz w głowie, po prostu nie przekładają się na to, że ty będziesz wiedział, co zrobić. A jeżeli pewne rzeczy założysz z góry i będziesz po prostu trzymał to w głowie, to zagrasz lepiej, no nie? Na przykład, kiedy grasz ręcz na ręcz matchup, to po pierwsze, chcesz utrzymywać niewielkie prawo minionów, ale nie musisz się jakby bać jakoś tam mocno puścić spela jednego w wave'a, czy jakoś mocniej obić wave'a, ponieważ to jest ręcz na ręcz, więc rzucając w siebie spele nawzajem, oni i tak będą odchudzać wave'a, prawda? Jeżeli grasz na melee matchup, to chcesz stakować tego wave'a bardzo długo, żeby oni musieli podchodzić, dostawać połk, żeby potem pod towerem był soczysty połk, ale oni odchudzają z kilometra wave, prawda? Więc nie musisz bać się bić wave'a. Natomiast sekwencja jest taka, że pierwsze bijesz wave'a, tak? Pierwszy krok to jest zdobyć leada wave'a i wtedy jesteś w pewnym sensie krok do przodu, ponieważ albo oni mogą wyrównać leada w wave'ie, bijąc wave'a, ale wtedy ty możesz bić ich, kiedy oni biją wave'a, albo oni biją ciebie, kiedy i ty bijesz się z nimi, kiedy masz zasekurowaną przewagę wave'a. Jeżeli nie dajesz im value spelli polegające na tym, że biją i ciebie i wave'a, także mają pełne value spella, to znaczy, że oddali wam push, prawda? A co za tym idzie, później stracą na tym, że oddali prajo. Więc musisz zrobić lekkiego leada, a następnie, znaczy lekkiego, możesz nawet troszkę mocniejszego na dwa ręcze właśnie. Na pewno to nie jest to samo co na mele, gdzie chcesz dosłownie lekkiego zrobić. To nie jest aż tak lekkie w tym wypadku. I potem wychodząc do przodu i próbują tradeować, albo oni trzymują to, że linia puszuje się do nich i stracą z czasem, albo jeśli oni chcą odchudzać, to wtedy bijesz ich, kiedy oni biją wave'a, nie? To jest, i zobacz, mając coś takiego w głowie, ty wiesz jak zagrać. A co daje ci to, co ty powiedziałeś? Gdybyś pociągnął to dalej, to powiedzielibyśmy, że możesz tradeować na event, bo wtedy masz jakby heala od ceny. To jest okej, to jest w miarę okej założenie, że nie musisz się bać event trade, no nie? No tak. No ale to tyle, nie? A tak jakby tego typu założeń można przyjmować jeszcze trochę, ale bazując na tym już możesz dużo zrobić. No tak. Następna rzecz, którą musisz oczywiście wiedzieć, to gdzie startuje jungler, bo to trochę ci zmienia. Jeżeli oczywiście Kha'Zix nie jest jakimś niesamowitym gankerem na początku, nie ma też follow-upu, ale jeżeli by szedł do ciebie, a Evelynn idzie od ciebie, to inaczej też musisz zagrać. A co powiesz na taki pomysł, żeby zamiast tego, co ty zrobiłeś, być szybciej na linii i zająć trzeci krzak? No tak, to jest właśnie karma Spoka, jak zajmuje trzeci krzak, no tak, bo możesz ten obić za free. Bo jeżeli ta linia się ustawi, to oni nie mogą przejść do wave'a tędy, tak, prawda? Tak. Bez dostawania gigantycznego połku, a jednocześnie zauważ, że wtedy dostają oni połk, a nie puszujesz aż tak mocno wave'a, przez co oni podchodząc dostaną kolejny połk. Nie jest tak, że pusznąłeś tak szybko, że za chwilę skraszuje dwójka i tyle, nie? Się rozejdzie to. Więc no tak, to jest bardzo dobre i trzeci krzak jest dosyć dużo warty. Trzeci właśnie krzak jest risky, jeśli na przykład grasz na coś, co cię słukuje, Nautilusa i tak dalej. Właśnie też tak karmo robię, nie wiem czemu w tych akurat nie zrobiłem. Właśnie, że trzeci krzak stoję zazwyczaj, żeby po prostu odcinać jakby od expa, co nie? Bo stoicie tutaj, ale równie dobrze możesz rzucić warta, kiedy oni idą i wtedy masz pewność, gdzie Kha'Zix zaczął, prawda? Tak, tak, tak. Nie musisz tam stać, czy on zaczyna tam, tam został, czy nie w końcu. To byłoby bardzo rzadkie, że ktoś, kto został zespotowany tutaj, nadal idzie i jeszcze stoi tam zaczynają. To jest bardzo dziwne play, nie? Ale jeżeli się już tego boisz, możesz postawić warda. Choć może nawet nie musiałbyś, prawda? Bo właśnie to, to ja jest bardzo dziwne warda... zagranie. To jest bardzo dziwne zagranie, jakby ktoś tak zrobił. Tak, ja właśnie chciałem tam warda stawić, bo właśnie no, tak na 90% mi się wydawało, że on tam i tak nie zacznie, nie? No tak, to jest głupie, żeby zostać zespotowanym, tak. Dostać mantra Q, wszyscy widzą wszystko i tak tam zaczynasz, nawet nie mając jakiejś super levela 1. Okej, okay, i teraz zobacz, jaka jest twoja rola w tym momencie, bazując na tym, co powiedzieliśmy na gameplanie. Czyli pierwsze zyskujesz push, a potem albo oni muszą oddawać HP, albo muszą oddawać wave stem, no nie? Mm-hmm. No tak, tak, tak. A teraz jaka jest twoja rola? Bo Ashe rzuci W i zczyści to wszystko, więc wave jest even, prawda? Wave w tym momencie jest even. To tak, skoro no wave ja jest chcia... even, a krok pierwszy to jest zrobienie leada wave'a, to powinieneś autoatakować tak, tylnie. Okej, okay, okej. Okay. Chyba tutaj kurzuć jest tego, co pamiętam, chociaż nie w Tomasze. To nie jest najgorsze, bo jak wychodzisz do przodu teraz, kiedy jest mało minionów, a następny wave jeszcze nie przyszedł, to jest to idealny moment, żeby próbować ich snipe. To jest dobre. Tak, właśnie to ich próbowałem, ale nie pamiętam, czy trafiłem nawet. Byłoby lepiej i w tym matchupie to nie ma aż takiego znaczenia, nie? Jeżeli teraz wejdziesz, to nie poczujesz tego aż tak mocno, jak tego nie robisz, ale są matchupy, w których level 2 snowballuje mocniej i wtedy jeden creep zesnowballuje mecz, prawda? Wtedy może być tak, że jak nie robisz tego, że to jest obijane, to na przykład jeżeli ten minion padnie trochę później, to jakby jak ten minion pada na przykład szybciej, przy następnym wave'ie, to wtedy te miniony jakby nie mają to do bicia, to biją następnego i wiesz o co chodzi, snowballuje to w pewnym sensie, nie? I wtedy to może się przerodzić w level 2. Okej, okay, teraz zobacz, znowu, zrób odrobinę leada, bo teraz jest timer, gdzie nie możesz ich snipeć. Po pierwsze, nie masz speli, po drugie, oni są w calutkim wave'ie, który tyle co przyszedł. Więc znowu idąc tym schematem, krok pierwszy to jest obić te miniony i zrobić sobie lekkiego leada znowu, jeżeli chodzi o wave, no nie? Więc teraz autoatakuj miniony, okej? Okay? Robisz to? Teraz jest w porządku? Okej, okay, to jest dobre. I widzisz, teraz zobacz, to jest sytuacja w miarę idealna, bo przede wszystkim teraz zobacz, w jakiej oni są pozycji. Przy twoim następnym spelu, jeżeli utrzymujesz leada wave'a, przy twoim następnym spelu wychodzisz do przodu i albo oni tradują z tobą, tradując HP, i wtedy ten
ten wave dalej jest większy od tego wave'a, czyli będziecie mieli prio, albo jeżeli oni chcą damage'ować mocno tego wave'a, to oni damage'ują wave'a, a ty bijesz ich, więc co prawda zmniejszają wasze prio, ale tracą HP, prawda? No tak, tak, no to spoko jest sytuacja tutaj. Więc to jest jakby lose-lose sytuacja dla nich, to jest lose-lose, okej? Okay? Oni powinni iść z next wave'em. Teraz, kiedy następny wave wejdzie, to znowu, nie możesz aż tyle zrobić, nie masz jeszcze spela, auto-atakuj tego wave'a. O, zobacz, to jakby, może inaczej, jeżeli, to jest trochę dziwne, że Senna teraz idzie po Warda tu, nie? To jest trochę dziwne, znaczy, ale dobra. Chyba, tutaj wypadałoby dopchać tego wave'a, nie? Znaczy, to chodzi o to, że kiedy ona opuszcza te linie, to teoretycznie on na chwilę, ale oni mogą iść i zadać dużo damage'a w to, ale dobrze, jesteś w stanie to naprawić auto-atakując, nie? I utrzymując jakby lida. A tak to, zobacz, to jest najgorszy moment, bo znowu, i zobacz, co by było, jakbyś miał w głowie tę sekwencję, o której ci powiedziałem, czyli po pierwsze zyskujesz lida, nie? Na wave'ie większego, a dopiero potem szukasz czegoś, no nie? A ty teraz tak naprawdę cały czas, bo patrz, twój gameplay polega na tym, że ty próbujesz cały czas szukać ich w tym momencie, nie? I tak samo w poprzednim momencie, w pewnym momencie auto-atakowałeś, bo nie miałeś spela i tak dalej, to zacząłeś się auto-atakować, ale nie jest tak, że masz w głowie, że pierwsze robię lida, a potem zmuszam ich do decyzji, co oddają. Nie masz tego w głowie, nie? Bo teraz byś auto-atakował mocno tego wave'a, zwłaszcza kiedy ona opuściła, więc ty nie możesz mieć tego w głowie. No bez sensu, no oczywiście. I teraz zobacz, czemu nie auto-atakować znowu wave'a? Okej, okay, może macie odrobinę lida utrzymaną teraz, ale jedno WASZE czy jakieś tam, no tornado od Jany raczej teraz nie poleci tutaj w wave'a, ale po prostu szybko to odchudzą, tak są mecz dwa, to jest matchup dwa ręcze na dwa ręcze. Kiedy wy macie przewagę wave'a, to po prostu utrzymuj ją jeszcze większą, puszcznij to i na przykład pod towerem expo, bo zobacz, jeżeli nie puszniesz tego w miarę szybko, tak, jeżeli teraz nie zaczniesz auto-atakować i nie puszniesz szybko, to znaczy, że pusznąłeś, albo przyjdzie next wave, który już nie jest kanonem i wtedy puszniesz mniej, bo na przykład dasz im timer, żeby odpuszować, albo to oznacza, że puszniesz ten wave, ale później, a to oznacza, że zobacz, kiedy ten wave zostanie puszczony później, to następne wave są w drodze, a to oznacza, że oni nie tylko są chronieni przez tower, ale przez następny wave, który podszedł tutaj. Czyli ciężej ich trafiać, ciężej ich połkować, bo miniony przyszły. Kolejna sprawa, że kiedy te miniony przyszły tutaj, następny wave, to ten przeszedł swobodnie i poszedł też tu. Czyli bounce jest gigantyczny, a ciężko kontestować gigantyczny bounce, nie? Okej, no. Więc ja bym powiedział, że po prostu bij te miniony, bij tego wave'a, nie? Zwłaszcza, że masz cooldowny, nie? Teraz nie masz, ale przed chwilą. Teraz bij wave'a. No tak, Senna nie powinna opuszczać linii w tym timerze. To też coś, co powinieneś rozumieć. Oni mają level 1, Kha'Zix byłby po trzech kampach, jest Kha'Zixem, Robalem, Riot Rekiem, prawda? Który po prostu nic nie robi w tym momencie. Więc dlaczego ona opuszcza linię? Czemu ona się boi Kha'Zixa po trzech kampach, gdzie oni mają level 1, a wy macie wave? To jest tragiczne, nie? Ona nie powinna teraz opuszczać linii. Jak chce się zwardować, to może zwardować po prio, po chwili, nie? Po czasie. No tak, tak. Więc to nie jest dobre. To nie jest dobry pomysł. Ona nie powinna tego robić. Ale jak już to robi, to po prostu bij tego wave'a. A ty próbujesz ich snajpić z Q. I teraz, kiedy masz cooldown i nie wysnajpisz ich z Q, nadal nie bijesz. Czyli tak jakby jesteś AF. Okej, okay, to było dobre, jakbyś slow pushował, nie? Żeby nie przyspieszać, ale teraz chcesz przyspieszyć. Ej, teraz to zrobiłeś? Ale zobacz, teraz ten wave albo nie podejdzie i się spotka w bardzo niekomfortowym spocie tuż przed towerem, albo jeżeli by nawet podszedł, to podszedłby, kiedy następny wave jest już tam. Czyli znowu ciężej ich połkować, prawda? Bo cały czas mają jakieś wave, no nie? No tak, tak. Dobra próba, może byłeś w stanie ich trafić na pewno, nie? Jakbyś lepiej rzucił. W porządku. Tak, tak, tak. Aczkolwiek dalej, teraz jest niekomfortowy spot, ponieważ ty użyłeś speli. Okej, okay, to była dobra próba, mógłbyś ich obić. Natomiast teraz oni mogą swobodnie hitować tego wave'a, kiedy wy nie do końca możecie hitować ich, prawda? No tak, tak. Ten wave jest jeszcze bardziej głębiej niż, bo tamten wave stał jakby tu, prawda? Ten wave był mniej więcej tu. Ten jest tak jakby tutaj spotkany, więc jest jeszcze głębiej, więc im jest jeszcze łatwiej spod towera to autoatakować, jest jeszcze większa szansa, że tower zacznie autoatakować jakiegoś miniona, albo jakiś minion kamikadze podejdzie tam do tyłu, no nie? Tower. Jest jeszcze większa szansa, że dostaniecie wtedy ganka, ewentualnie za chwilę, na takim wave'ie. Chociaż nadal to jest bardzo mała szansa, że coś wam się stanie. Nadal, ale no praktycznie odrobinę większa. Jakiś inny jungler by na tym korzystał bardziej niż jakiś Kha'Zix, co wbiega i skoczy na 5 metrów tylko. Więc wiesz o co chodzi. Teraz jest gorzej, bo teraz prędzej oni mogą odchudzać spod towera i teraz prędzej wy jesteście wysunięci, prędzej ty nie możesz ich połkować, starać po prostu mocno pusznąć. Ej, to jest dobre, bo maksymalizujesz value, bijesz ją i miniony, to jest bardzo dobre. Aczkolwiek zobacz, niby macie prio, ale to prio, zauważ, że niby macie prio, niby wygrywacie od początku, tak, wygrywałeś trady, w sensie biłeś im więcej niż oni tobie, jeszcze masz więcej sustainu, miałeś przewagę wave'a, czyli miałeś kontrolę nad linią, ale co z tego ostatecznie wyszło? Wyszło to, że podbijają 3-4 creepy po tower. Nie robicie nic pod tym tower. Benefity z prio tak, są małe. Przede wszystkim, bo zacząłem mówić od Warda i zacząłem mówić od Ricola, ale przede wszystkim to nie jest prio, które daje wam obicie ich HP, czyli najważniejszą rzecz, nie? Wygrywanie 2 na 2. No tak. W innym scenariuszu to nie byłoby prio, które dałoby wam Ricol czy Deep Warda, jeśli go potrzebujecie. Aczkolwiek tutaj to nie ma większego znaczenia, bo nie chcecie ani Ricolować, ani Deep Wardować, nie potrzebujecie super. Hej, Kha'Zix jest pokazany na topie. Zastanawiam się, co sprawia, że postanawiasz po prostu tu iść. To nie jest normalny movement, bo odpuszczasz next wave'a, który już wszedł. Ty nie masz teraz timera, ty nie masz okienka na zejście, bo okienko na zejście byłoby, gdyby ten wave dłużej tu stał. Pojadę, kiedy tak, może respektować, kiedy to wraca, albo zrikalował, to by było piękne, ale nic. Tak jak się dzieje, następne wave'y już chodzą i to te wave'y są do kontestowania. Jeżeli ty spędzisz dużo czasu w tym barze, gdzieś tutaj skomitujesz, to
oni po prostu dopuszują i wezmą recall za darmo. Wtedy tym bardziej nic nie robisz z tym, że wygrywasz. Bo ty niby wygrywałeś linię, ale właściwie nic z tego nie wyniknie. Nie są zgnojeni przeciwcy tam. Wygrywałeś trade, miałeś kontrolę nad wave'em, ale nie ma, nic się na to nie przełożyło. Ten wart to najbardziej bezużyteczny wart, jaki możesz postawić. W tym momencie oczywiście. Nie jest tak, że to jest najgorszy wart jakiś pod kątem postawienia go, ale ty widzisz Kha'Zixa, widzisz Wiktora, wiesz, gdzie oni są i nikogo tu nie będzie. Jeżeli zostałbyś na linii i preszerował, to Janna nie pójdzie w ten krzak. Wiktor nie zejdzie teraz, a jak zejdzie, to będziesz to widział, ale jeżeli on nie może skomitować do bota na tym prajo, na pewno nie. Więc jakby nikt tu nie przejdzie, nie potrzebujesz. Widzisz dosłownie wszystko, w tym momencie widzisz wszystko na mapie i w najbliższą minutę wiesz, co się będzie działo, na więc to jest bezużyteczny wart. A oddajesz tym jakby kontest wave'a. Oczywiście oni nie mogą tak super skontestować wave'a, bo wy macie Evelyn, a oni nie mają Kha'Zixa, więc to nie jest tak, że oni za darmo biorą wave'a, ale nadal, opuszczanie linii, nie próbując jakby kontestować wave'a tyle, co przejdzie, jest błędem. Zwłaszcza, że ty nie masz co zrobić. Ani przy midzie, gdybyś skomitował, ani wart nie był ci potrzebny. Po prostu bądź na wave'ie, kiedy on przyjdzie. Więc jeżeli oni by biegli w tę stronę, to po prostu Evelyn ich przetnie. A jeśli oni zostali pod towerem, to co się liczy, to żebyś doprowadził wave'a, prawda? Okay. Więc damage'uj wave'a i następnego wave'a, bo tak, zobacz, nic nie zmusza tej Janny, żeby cię biła. Janna mogłaby stać pod towerem, nie? To jest jakby bazowanie na tym, że przeciwnik jest głupi i traduje z tobą HP, żeby Evelyn mogła ich dobić. Wy nie macie wave'a. To jest takie dive'y się skończą tragicznie, bo wy nie macie wave'a. Zobacz, oni zrobili wszystko źle, żeby to się stało. To się udało tylko dlatego, że oni zrobili wszystko źle. A wiesz, co jest najlepsze? Wiesz, co jest największą ironią tutaj? Że teraz musicie dopuszować wave'a, kiedy Kha'Zix jest w bocie, a wy macie 0 HP. Znaczy ty masz 0 HP, nie? Więc gdyby to był inny jungler, to on by mógł nawet tu speedrunować i poczyścić, bo macie ciężko dopuszować tego soczystego wave'a teraz. No szczególnie senną, nie? Się wydaje. Następny już idzie. Zauważ, że ty nawet tego nie dopuszuje, nie? Okej, okay, Kha'Zix teraz robi grom. Okej, okay? Kha'Zix teraz robi grom prawdopodobnie. Więc to nie jest super groźne, bo to jest Kha'Zix. Ale inny jungler mógłby tutaj was próbować, wiesz, jeszcze przerywać. Oni nawet przyszli. Oczywiście wave jest za duży, żeby was zatrzymywali realnie. Tak, Kha'Zix nie jest groźny, ale mówię, to jakby to jest tragiczne, bo tutaj, w tym miejscu, to jest okej, okay, nie? W sensie ten trade jest okej, okay, bo wchodzisz od boku, oni nie respektują, widać, że oni nie respektują. Wchodzisz od boku, trochę koślawo idziesz, bo zamiast iść naokoło nawet i przeciąć ich, to ty idziesz tędy. Po co? Tu jest nowa ścieżka w tym sezonie. Więc właściwie też tak koślawo to grasz, no bo nie idziesz naokoło przecinając i gnojąc do zera, tylko tak liczysz, że oni nie klikną do tyłu, jak już jesteś tu, nie? No tak se, nie? Ale dobra, wyszło to, tak? Czyli tutaj zrobiłeś, no tak o. Teraz dalej, oni już nie mają powodu, żeby dostaną pod towerem, to najważniejsze jest, żeście po prostu dopuszowali wave'a, więc pomóż jej dopuszować wave'a. Albo tego wave'a damage, nie? Ewentualnie. To jest możliwe tylko dlatego, że oni się z tobą biją. W praktyce nie używają towera, oni nie użyli towera tu, prawda? Wyobraź sobie, że oni stoją i się nie biją. Jeżeli ty nie hitujesz wave'a, to następny wave nie ma opcji, że sama Senna zdamage'uje ten wave, tak, co oznacza, że ten dive jest tak późno, że Kha'Zix jest tam na full HP. Ty musisz damage'ować ten wave, żeby ten dive był w porę zrobiony, nie? Ty musisz damage'ować ten wave, kiedy tylko przyszedł. Nawet teraz, kiedy przeciwników nie ma i ty damage'ujesz ten wave, nadal jest ciężko go dopuszować. Jeszcze nexta. Tak samo by było tu. Tak samo Senna by się męczyła, jak się męczy teraz. Nawet bez ciebie by się męczyła dużo bardziej, więc ten dive by się nie udał. Ty musiałeś puszować wave'a, albo właśnie liczyć, że Janna zacznie z tobą tradeować. Tak jak to zrobiła. To było jedyne, co mogło ci pomóc. To zrobiła akurat. A w innej grze nie zrobi. Hej, trochę na przypale. Dwie rzeczy są najważniejsze. Pierwsza sprawa jest taka, czy idąc tam się pokażesz, znaczy może nawet trzy rzeczy są najważniejsze. Jeden, czy idąc tam się pokażesz, bo jeżeli się gdzieś pokażesz, to od razu wysyłasz sygnał, że oni mogą grać łatwiej na mapie. Niekoniecznie w tej grze, ale to jest taka zasada, że o tym myślisz, nie? Żeby się nie pokazać, że jak overujesz tego typu zagranie, to na przykład jeżeli tu jest wave, to starasz się nie pokazać na to, nie? No wiesz co, to jest pierwsza rzecz, o której myślisz. Druga rzecz, o której myślisz, czy jeżeli się pokażesz albo tam pójdziesz, to enemy może zdajwować twojego AD carry. Bo AD carry nie musi teraz podchodzić, oni mają bounce'a, jest w porządku, prawda? Więc pytanie, czy oni mogą zdajwować AD carry? Nie mogą, nie zrobią tego od 100 do 0. Nie zdajwują Senny z Kha'Zixem teraz w tym timerze, gdzie Kha'Zix otworzył w bota, więc by musiał skręcić, biec tam, oni stakują wave'a, nie zrobią. Więc to nie jest w tej grze, ale o tym też musisz myśleć. I trzecia sprawa, czy oni mogą przeciąć cię przed powrotem na linię? Bo to jest trzecie zagranie, które jeżeli byś się pokazał zwłaszcza, można zrobić. Czyli jeżeli na przykład to nie byłaby Janna, a Janna też może to zrobić, ale z innym junglerem, bo oni mają po prostu wyjątkowo useless support jungler duo. Janna biega z Kha'Zixem, to brzmi jak gówno. Natomiast jeżeli to byłoby jakiś jungler z engage'em, albo jakiś engage support, jeżeli to byłby Nautilus, jeżeli to byłby Jarvan, to istnieje szansa, że kiedy ty się gdzieś tu pokażesz i oni to wiedzą, to ty nie wrócisz na linię. Bo normalnym zagraniem jest przecinać cię tutaj, w tym lesie. Bo oni wiedzą, że to stoi, prawda? Jeżeli się pokazaliście na grapsach, to wtedy oni wiedzą, że to stoi, to powinno stać, wiedzą to i jeżeli wiedzą, gdzie ty jesteś, to mogą cię przecinać tu, prawda? Czyli na przykład Kha'Zix po kampach idzie, łapie się za rączkę z supportem i próbuje zająć tę stronę jako crossbow. Więc to są trzy rzeczy, o których powinieneś myśleć. Po pierwsze, czy będę na wizji, czy się gdzieś pokażę. Jeżeli idziesz linią i po prostu stoisz w okolicach pomiędzy tier 2 a tier 1, to jeżeli nie ma wave'a pod tier 1, to się nie pokazałeś, bo tam nie może być warda, prawda? Oczywiście. Więc to jest spoko, żeby się nie pokazywać. No i czy przeciwnik może odpowiedzieć? Czy mogą zdajwować twojego AD carry? Jeśli tak, speedrunuj na bota. Jeżeli mogą ciebie przeciąć, również może być ryzykowny. To są tego typu rzeczy. Tu myślę, że robisz dobrze, bo jakby ani ci nie przetną za bardzo. Zwłaszcza, że Janna też pokazuje się na wave'ie, więc
Jakby sam Kha'Zix nie biega teraz raczej, nie przetnie cię, zresztą ucieknie. On nic nie robi teraz sam z siebie. No mówię, ich jungle support jest wyjątkowo obleśny, jeżeli chodzi o to, że nie mają za bardzo co zrobić tobie. Mhm. Dobra, i co myślisz, że teraz jest planem na grę? Co się tutaj dzieje? Teraz chyba po prostu slow pushować, co nie? Z strony tak naprawdę i Drake'a może przyatakować. Znaczy, ja myślę, że teraz na następnym wave'ie zaczynacie hard pushować. Tu slow pushujesz ten wave, tak? To widujesz? Tak, no na tym co idzie, nie? To jest kanon? Zobacz. Nie ma znaczenia. Znaczy, nie jest kanon, ale nie ma znaczenia, nawet gdyby był. Ponieważ i tak go dobijesz sobie bez problemu. Natomiast chodzi o to, że teraz Evelyn wychodzi z dżungli. To jest ten moment, kiedy ty hard pushować. Wiesz? To jest moment, żeby hard pushować. Bo zobacz. Zauważ jedną rzecz. Evelyn nie ma żadnych kampów i ona musi wyjść z dżungli. Czy przeciwnik musi tu podejść? Nie musi, a nawet nie powinien. Bo jest za duża dysproporcja minionów, to idzie do niego. Więc to nie jest tak, że on za chwilę się tu pokaże i Evelyn wyjdzie na plecy. Więc ten play nie powinien być dostępny, jeśli przeciwnik ma móc. Więc jaki play jest dostępny? Skoro nie możecie tego slow pushować i przeciwnik podchodzi i Evelyn idzie na plecy. To znaczy, że zaczynacie to pushować, kiedy ten wave przyszedł, następny idzie, hard pushujecie i albo wchodzicie na Drake'a, albo idziecie do enemy dżungli, ale tu nic nie ma w tym wypadku, więc tu nie pójdziecie w tej grze, w innej grze może byście tak poszli. Albo dive, wiesz co, tego typu. Albo idziesz gdzieś z Evelyn ewentualnie. No Evelyn nie jest jakaś bardzo silna, no ale ma już szóstkę przynajmniej. Na ten moment jeszcze nie jest silna, ale przynajmniej ma szóstkę. Więc teraz hard pushujesz i łapiesz się za rączkę z Evelyn. I zobacz, i to musisz myśleć, jakie zagranie robisz. Możesz próbować coś kolować. Drake nie jest najgorszy, no bo co? Czy zdajwowalibyście ich 100 do 0? Raczej nie. Czy Deep World aż tak dużo zmienia? Nie. Znowu macie informacje, gdzie kto jest, jakie kampy stoją i tak dalej, nie? Więc dobrze, to jest dobre zagranie. Tylko chodzi o to, że ja kiedy z tobą gadam i kiedy widzę, jak ty grasz, ja nie wierzę, że ty o tym myślisz w ten sposób i że ty zagrasz. To jest, wiesz co chodzi, tak grasz, ale to nie jest tak, że ty zagrasz następnym razem idealnie. Jeżeli by była sytuacja, gdzie nie chcesz pushować tego wave'a, to byś może nie wiedział o tym, rozumiesz, co chodzi. Nie jest tak, że to wygląda, jakbyś ty po prostu wiedział, co robisz do końca. No, że to na takim automacie, jakby co nie, że po prostu robię tak, że widzę Evelyn w bocie, po prostu hard pushuje, no jakby była inna sytuacja, to bym tak nie zrobił, no dobrze mówisz. No chodzi o to, że kiedy się z tobą gada, to ty tak zgadujesz, co masz zrobić. Ty nie jesteś pewny, nie jest tak, że ty potrafisz powiedzieć, dlaczego coś robisz. Tak se grasz po prostu i jakoś. Akurat tutaj siadł. No tutaj tok myślenia, tak jak powiedziałem, jest taki, że nie możecie, znaczy możecie liczyć na to, że oni wyjdą do tego wave'a, ale oni nie mają żadnego powodu, żeby to robić. Są trzy dodatkowe miniony, które to pchną. Ten wave przyszedł dużo szybciej, więc i tak to idzie do nich. Oni nie muszą tu się wysuwać, więc liczenie na to, że Evelyn wejdzie na plecy, to jest głupie. To jest granie pod enemy bycie głupim, nie? Że przeciwnik jest po prostu głupi. Więc musicie to hard pushować i jako, że jedynym nie zdajwujecie ich, nie ma po co brać Deep Warda w dżungli. No to opcją jest po prostu Drake. Nie ma też po co iść na mida z Evelyn, żeby zgankować we trójkę mida. Nie, to też jest opcja, która nie jest atrakcyjna. Twoje duo mid, znaczy jungle support jest tak samo gówniane jak, prawda, masz Karma Evelyn. To też brzmi jak gówno. Tak samo jak Kha'Zix Janna, to też brzmi jak gówno. Więc nie macie jakiegoś takiego treta, że wyskoczycie na kogoś i zabijecie go. Oczywiście, jak wyskoczycie z dwóch stron i ktoś jest wysunięty, to zabijecie, jak każdy champion. Jak Soraka na dżungli by to zrobiła, nie? Ale generalnie to nie jest jakieś groźne, więc spoko, że bierzecie z tego Drake'a. Więc, ale zobacz, to jest tok myślenia, który ja nie sądzę, że ty prawnie to byś powtórzył. Wiesz co? Znaczy teraz byś powtórzył do tej gry, co ja powiedziałem pewnie, ale w następnej grze, gdzie coś się zmieni, ja nie wiem, czy ty byś to otworzył. A dlatego ci to mówię, że musiałbyś myśleć w ten sposób, tak? Czyli pewna droga eliminacji. Czy chcę pushować, czy chcę trzymać wave'a? Jeżeli chcę pushować, to którego? Czy tego, który teraz jest, czy następnego? Czy mogę grać pod ganka, czy mogę grać pod Drake'a, czy mogę grać pod dive'a, czy mogę grać pod wardy, czy mogę grać pod roaming na mida? To jest w pewnym sensie wykreślanka. Tych opcji jest kilka. Nie ma ich nieskończoność, jest kilka, no nie? Okay. Więc myśl w swojej głowie, którą z tych opcji wybrać. I skreślaj. Zauważ, że to jest w pewnym sensie droga wykreślania. Nie potrzebuję warda tutaj, a tu nic nie ma, tu nie ma kam. Nie mogę ich zdejwować. To skreślam też to. Nie mam jak zgankować mida, to skreślam to. Nie potrzebuję recola, to skreślam recol. Nie mogę liczyć na ganka, kiedy oni. Znaczy mogę liczyć, jeżeli są głupi, a nie chcę tak grać. To skreślam to. Dostaję Drake. Zauważ, nie? To jest po prostu wykreślanka. A tych opcji, no tak. Tych opcji nie ma nieskończoność, jest ich kilka. W obrębie tych opcji można zrobić też różne rzeczy, ale no tak ogólnie takich głównych opcji jest kilka. I najczęściej, nawet jak nie wiesz, która opcja jest najlepsza, tak na pierwszy rzut oka, to łatwo da się wykreślić kilka z nich, które są głupie, nie potrzeba. Widzisz to? Chyba tak, no bez sensu, to by odpaliłem, no. Nie. To ale nie chodzi o to, czy ty se odpaliłeś, czy nie. Chodzi o to, że ty snajpisz ich teraz. No. Tak, właśnie, nie? O tym w sensie, to pokazuje nam, to pokazuje nam, że ty próbujesz teraz, że w twojej głowie jest, próbuj ich snajpić. Ale znowu, wracamy do schematu, który powiedziałem ci na początku gry. Czyli zdobądź lida wave'a. Co by było, gdyby Janna nie była AF, stała gdzieś górą, rzucała spela Q przez te miniony plus auto-atakowała, gdyby aż rzucała W od razu. Oni są NPC-tami totalnymi, oni nic nie robią, rozumiesz? Więc jeżeli oni by oczywiście to nie jest tak, że oni teraz wygrywają. Jak zaczynają bić tego wave'a, to nadal możecie z nimi tradeować. Ty możesz wtedy odpalić wrotki, złapać na łańcuch, nadal macie sustain. To nie jest tak, że oni mają łatwo w tym matchupie, prawda? Ale chodzi o to, że generalnie twój sposób myślenia, kiedy teraz szukasz połku, zamiast szukać pierwsze lida wave'a, jest bez sensu. Bo jeżeli teraz szukasz połku, to jest mniejsza szansa, że znajdziesz, bo oni mają więcej wave'a, więc oni są w minionach. Plus teraz nie zmuszasz ich do decyzji w pewnym sensie. Oczywiście twój AD carry hituje wave'a, więc trochę ich zmuszasz do decyzji, bo on robi lida wave'a, on robi dobrze. Ale gdybyś pierwsze wytworzył drobnego nawet lida wave'a, to nagle albo oni rzucają spele w wave'a i próbują to odchudzać, a wtedy ty ich snajpisz, czyli wymieniają HP
za wave'a, prawda? Albo, powtarzamy to w sumie po raz kolejny, albo oni biją w ciebie i wymieniają się z tobą, ale ty masz już wave'a, czyli będziesz miał prime. Bo skoro wymieniają się z tobą, to dopóki nie jest tak, że dajesz pełny value stojąc w wave'ie, to nie ruszają wave'a. Czyli wave nadal puszuje, nadal masz prime i z tym prime czegoś użyjesz potem. Więc zmuszasz ich wtedy do decyzji, co zrobić, jeżeli pierwsze wytworzysz leada. Plus, kiedy masz. To jest trochę tak, jakbyś był krok do przodu, no nie? Bo już uderzyłeś to, no nie? Już trochę z tych milionów uderzyłeś, czy jesteś krok do przodu? Masz jakiegoś leada, masz więcej milionów, oni mają mniej. I to jest jakby bycie krok do przodu, bo teraz oni mają do wyboru albo miliona, albo ciebie, kiedy wtedy robią. No i też kwestia tego, że wtedy prędzej znajdziesz poł, bo wtedy jest mniej milionów, które ich chronią. Więc wtedy prędzej znajdziesz poł, nie? No tak, bo nakazała w sumie, no tak. Okej, okay, Kha'Zix jest. Dobra, teraz odsłonili Kha'Zixa. Teraz jest na kurak. Czy to jest typowe? No Kha'Zix miał kilka możliwości, co zrobić. To nie było oczywiste teraz, co zrobi Kha'Zix. Miał kilka opcji, jak przyjąć puffing, bo dużo jego kampów stało i jakby miał kilka opcji, ale. Więc mówię, no lepiej zrobić leada wave'a pierwsze. Okej. Okay. Wejście z bazy. I teraz czy ty klikasz na bota? W momencie. No teraz klikasz tak jakbyś wychodził w bota. No nie? Tak, ale teraz bym poszedł tak naprawdę w bot dżunglę, może z Evelyn ewentualnie. W tym momencie, bo oni mają slope teraz, nie? Mhm. Czyli znowu jest to samo, czyli masz jakby masz możliwość okienko, żeby zejść, bo oni mają slope push i nie zdejmują jej od razu. Tak. Też na nim jakoś bardzo szybko. Więc tak, masz możliwość, żeby zejść. Teraz powinieneś klikać gdzieś tutaj. Ten obszar. No tak, tak, tak. Bo w tym obszarze masz coverujesz mida, możesz szybko wrócić z tego obszaru na bota. Jest on stosunkowo bezpieczny. Też z Evelyn wychodzisz, więc to jest idealny klik tutaj. I oj, robisz to, chociaż po chwili, ale robisz. Okej? Okay? I teraz jakby ciężko byłoby. Znaczy inaczej. Można by było przewidzieć, że Janna pójdzie na topa, dlatego że ona też kliknęła w kuraki od góry, prawda? Jakby jak tu recalujesz i teraz kupujesz item, to Janna tu mrugnęła, nie? Przez chwilę. Tak, tak, tak. Ja to aczkolwiek szansa na to, że ona komituje w topa i ty zatrzymasz to solo, kiedy Evelyn wychodzi w bota, jest dosyć mała, no nie? Właśnie ja ogólnie wtedy myślałem o tym, czy iść w topa, ale chyba nie wiem, czy teraz nie zdejmujemy Asha chyba, ale nie jestem. Moim zdaniem to jest tok myślenia tak. To jest dosłownie decyzja, czy bronisz, czy atakujesz na drugiej stronie. I czasami ta decyzja jest bardzo trudna. Pytanie brzmi, czy możesz zaatakować? Evelyn możesz. Więc jeśli Evelyn wychodzi w bota, to istnieje duże szanse, że Asha zginie za jakiś czas. Na następnym wave'ie pushniętym. I to jest okej, okay, nie? To jest całkiem dobre. Ale gdyby Evelyn biegła w topa, to raczej sam nie zdajwujesz Aszki z Senu we dwóch. Bez Evelyn. To jest raczej ciężkie. Może ci się uda trochę popołkować, ale to nie jest tak, że to jest stabilne, żeby się zdajwało. Więc wtedy myślę, że poszedłbyś w topa. Czyli grasz z Evelyn, nie? W pewnym sensie. Próbujesz szacować to, czy wolisz bronić tego Xanthe na topie, czy wolisz odpowiedzieć crossmapem. Jeżeli crossmap jest możliwy, to praktycznie zawsze crossmap jest lepszy. Jeżeli jest możliwy, realny crossmap. Bo crossmap sprawia, że nie jest tak, że ty jakby jesteś reaktywny do przeciwnika. Zauważ, że jak biegniesz na topa, to ty liczysz, że przeciwnik zjebie, ty face-checkujesz miejsce, w którym on jest. Wiesz o co chodzi? Nawet jeżeli byś obronił topa, to nie jest tak, że wy wzięliście coś proaktywnie. Najwyżej Xanthe przeżył, no może ktoś się wylał i zginęli na dive'ie, nie? Ale tak ogólnie nadal wave został pusznięty, nie jest tak, że wzięliście objective, nie wrzuciliście super dużo golda, o ile oni nie padli wszyscy na dive'ie, nie? Wiesz o co chodzi? Tego typu rzeczy. Więc z mojej perspektywy, jeżeli crossmap jest możliwy, to crossmap jest zazwyczaj lepszy. Wynika to z tego, jak działa gra i to, że proaktywne akcje są lepsze niż obrona cały czas. Nie wiadomo, dlaczego miałbyś teraz ją snajpić, skoro za chwilę użyjesz tych speli, kiedy skombujesz się z innymi. No nie? No tak, głupie. Bo za chwilę skombujecie ją wszyscy naraz. Kolejna sprawa, nie wiem po co się tutaj pokazywać. No nie? Możesz iść z nimi do tyłu. Jeżeli Asha by. Jeżeli ty się tu nie pokazujesz, no nie? To albo Asha wychodzi do wave'a, jak jest i wtedy wchodzicie na plecy, albo ona przytula towera, wy jesteście tu, a Senna to puszuje. Nie pomagasz teraz Sennie puszować. Dlaczego nie jesteś z całym teamem? Czemu rzucasz spele off, bo teraz nie będziesz miał idealnych cooldownów? Nie jest tak, że potrzeba tej twojej man. Ale to ty robisz, to jest totalny autopilot, więc w innej grze po prostu będziesz słaby, nie? To nie jest tak, że tę grę, ty nie grasz jakoś niesamowicie słabo tej gry, że ty ją przepierdalasz. Ale ty jesteś taki. No co właściwie? No, czy ty ją też wygrywasz? Czy ty myślisz nad tym, co robisz jakoś bardzo? Nie. Tak se grasz po prostu, nie? Więc wynik też będą takie sobie. Ja tutaj miałem w ogóle mindset, że chyba ona będzie tutaj się recallować właśnie przy turecie, nie? Ale nie. No to w góry też byś poszedł jej przerwał. No tak, to też prawda niby. No to nieważne, czy ona recalluje, jakby, gdzie ona recalluje, że nikt jej nie przerwie. To nie ma. Okej, okay, da, bo myślałem, że i patrz, jak teraz to dziwnie wygląda, nie? Tak jakby na dwa tempo, twojej mantry brakowało. No, znowu, no to jest taki dive pewny, że to ciężko to, żeby ona nie zginęła, jak cztery osoby na nią poszły. Ale samo to, że ty nie myślisz i po prostu sobie, jak dalej ty szukasz po prostu tego, biegasz i rzucasz po prostu sobie kół, żeby połkować. I tak se szukasz i taka mini gra w połkowanie przeciwnika. Nie ma tak, że ty myślisz, że okej, okay, teraz wave, teraz połkuję. Teraz zachowam spele, bo za chwilę będą potrzebne. Tylko biegasz i połkujesz. Jak sprawiamy, że na przykład Evelyn przerywa recall i gdzieś tu biega, no i trochę destabilizuje to tą synchronizację, która jest taka ładna. Ale okej, okay, jak klikasz tu recall i byś po prostu go dokończył, gdyby ona nie szła, to jest w porządku. Zwłaszcza, że Kha'Zix był widoczny na topie, więc to jest tak, że ona jest tutaj, wiesz, intuje idąc na bok. Teraz myślisz, czy możesz tu zostać zespotowany, nie? Czy tu jest wart?
wartość. I dlatego czerwony jest dobry, bo to jest ważne, czy tu jest wart. To jest bardzo ważne. Teraz nawet widzisz, że jesteś na wardzie, nie? Od mida postawionym. Tak, ja się tutaj teraz oni by cię mogli przeciąć. I znowu, to nie jest najlepsze przecięcie, jakie istnieje, ale musisz respektować przecięcie. Kiedy pokazujesz się na wizji, to normalnym jakby zagraniem jest to, że druga strona chce cię przeciąć, tak szczerze. Bo jeżeli oni mają prajo i mają move'a, to czemu mieliby nie iść w ciebie, kiedy ty dosłownie wpierdasz się, nie? Movementem. No tak. Często będziesz ginął od junglerów, nie? W tym wypadku Kha'Zix'a by tam jeszcze nie było, ale zobacz, teraz tak samo, Kha'Zix już tam jest, więc może na przykład kilka sekund później, gdybyś zrobił podobnie, gdyby coś inaczej timerowo ułożyło, to przez to, że ty nie uważasz, byś po prostu swej czekował Kha'Zix'a. Ja i tego czerwonego nie zmienię tutaj, niesamowite. Tak? Ale tak. Właśnie, nie wiem czemu, ale pamiętam, że to sprzedałem, ja tutaj chyba tutaj właśnie na lekkim tilcie grałem te gierki, ty wiesz co wysłałem, bo był lekki lustrik chyba. No wiesz, jeżeli lekki lustrik sprawia, że zmieniasz trinketa, no nie? Czyli nie myślisz o czymś, co robisz co grę, to tylko pokazuje, że ty nie masz wyrobionych nawyków, bo pamiętaj, jak działają nawyki. Nawyki działają w taki sposób, że nawet jak cię boli głowa, to umyjesz zęby. Chyba, że nie masz nawyku mycia zęby, ale raczej masz, nie? Jak większość ludzi. Więc raczej myjesz zęby nawet, kiedy boli cię głowa, jesteś zmęczony. Po prostu nawyk, to jest nawyk. To jest samo się dzieje, no nie? To tak działają nawyki. Więc jeżeli ty, będąc na tilcie, po pierwsze oczywiście jest problem, że tiltujesz, nie? Ale nawet jeżeli będąc na tilcie, ty nie zmieniasz trinketa, co się dzieje co grę, kiedy dostajesz wardy z tema, to ty nie masz nawyku najprostszej rzeczy na supporcie robienia, która robi się co grę. Czy ty w ogóle nie masz nawyków wyrobionych prawie? Skoro Wiktor nie żyje, coverujesz ją przed gankiem? Ona ma wizję full od bota. Czemu ją coverować? Gdybyś teraz był przy bocie, to byś teraz zabił Ashe. Albo przerywał jej do puszowania wave, nie? Zobacz, jesteś useless. Po co stać tutaj, skoro tak, Wiktor nie żyje, przed chwilą Tristana zabiła Wiktora, a tu jest wizja. Jeżeli teraz byś był przy bocie, to przerywasz Ashe, ona nie może dopuszować. Jeżeli tam Janna jest, to lepiej, to dobrze, że jesteś przy bocie. Jeżeli Janna jest tu, to jeszcze lepiej, że jesteś przy bocie. Bo wtedy dojeżdżasz Ashe, prawda? I co ty tu robisz? Lata czasu kompletna. Co, uratujesz ją przed Janną? No ale ją uratowałeś, ale straszna Janna. Teraz by Ashe, zobacz, bo Ashe dopuszowała wave'a, kiedy Evelyn, Karma są na rzece, ona była w stanie dopuszować wave'a. No to jest nielegalne, żeby ona mogła dopuszować wave'a, jak jej support ją zostawił, kontra trzech typów, co są w podside, a jej mid nie żyje. No nie? To jest nielegalne, całkowicie. To też jest nielegalne. To też się dzieje dlatego, że ciebie nie ma blisko. Bo jesteś i to się też dzieje dlatego, że się pokazałeś na tym midzie. Bo pamiętaj, że pokazanie się jest daniem sygnału dla przeciwnika, że może coś zrobić z tobą, no nie? No tak. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że ciebie nie było tutaj, ale też oni doskonale wiedzieli, że ciebie nie ma tu, bo pokazałeś się na wizji. To jest nawet główny powód czerwonego trinketa też, dlaczego on jest tak ważny. Nie dlatego, żeby czyścić enemy wardy, bo kiedy zczyścisz enemy warda, to zauważ, że ten wart już dał informację przeciwnikowi, prawda? On już zobaczył ciebie, więc enemy wart zczyszczony nie jest aż tak ważny. Early game, mid i late game, kiedy te wardy stoją dłużej dookoła obiektywów i gra się dookoła obiektywów, tak, zczyszczenie warda jest ważne. Ale zczyszczenie warda w early game, jak go zczyścisz, to i tak dałeś info przeciwnikowi. Gold i exp z wardów też nie jest bardzo wartościowe, jak pewnie wiesz. Więc właściwie, jaki jest powód, dlaczego czerwony trinket jest ważny? Powodem jest to, żebyś ty wiedział, czy ty nie byłeś na wizji. Bo jeżeli ty jesteś na wizji i się pokazałeś, to musisz zagrać inaczej. Rozumiesz? Rozumiem. Okej. I teraz ważna bardzo sprawa. Teraz jesteście, jakby teraz wychodzicie, teraz jest chilling totalny, bo wy wychodzicie teraz z bazy wszyscy praktycznie. Ten nie żyje, ty, Senna i Evelyn wychodzicie z bazy, Xanthe nie żyje, więc ty się pokazałeś tu chociażby. I teraz powinieneś totalnie defensywnie grać. Jeżeli próbujesz robić teraz move'a, to jest jakby tura przeciwnika. To oni teraz mają tempo, bo to oni zabili, zrecalowali i oni wychodzą na mapę z full HP wydanym goldem. Wy oczywiście też wychodzicie z full HP wydanym goldem, ale jesteście opóźnieni, czyli mają tempo po prostu. Oni mają tempo na to miejsce, więc to jest tragedia, co ty robisz. Okay. Powinieneś dopuszować Senną, żeby ona jakby mogła się ruszyć i wtedy podejść pod mida i zasnowbolować mapę w taki sposób, że sekurujesz jakby wave'a na bocie, a jednocześnie potem idziesz do mida i odzyskujecie kontrolę poprzez wzięcie wave'ów jakichkolwiek. A ty sobie biegasz, kiedy jakby twoja drużyna wychodzi na mapę później niż drużyna przeciwnika, więc jeszcze biegniesz do przeciwnej dżungli. To jest tragiczne. Będziesz od tego ginął. Jak nie bezpośrednio ty, to twoi sojusznicy mogą ginąć. Też swoją drogą, jeszcze jedna rzecz. Będziesz miał bardzo często, może miałeś nawet taką sytuację, skoro to powiem ci, będziesz miał często, tak grając w taki sposób, będziesz miał często sytuację, że zobacz, jak Evelyn wychodziła z bazy, Xanthe nie żył, ta wychodziła z bazy, a ty pobiegniesz i postawisz tu wardy, to załóżmy nawet, żebyś tu nikogo nie sfejszczekował, nie zginiesz i tak dalej, i postawisz te wardy. Jak obronisz te wardy? Jeżeli byście grali pod Drake'a, to oni mając tempo na to miejsce, ty spierdalasz, oni to czyszczą po prostu. Więc ty właściwie dałeś im wardy na tacy, żeby jeszcze ścili, nie masz następnych. To nie intujesz w pewnym sensie? Dajesz im za darmo wardy? Nie? Jeżeli byś. To nie jest ta gra, ale tak ogólnie. Jeżeli będziesz tak grał, to po prostu dajesz im wardy na tacy. Dajesz wardy, których nie możecie obronić, które nie zmieniają tego, co wy wiecie o mapie. Nie dają wam cennych informacji, a nie możecie ich obronić. To co, wybiegasz tak, postawiasz i insta-recallujesz po kolejne? Ciężko. Więc nie masz tak wybiegać do przodu, jak wszyscy albo robią kampy, albo odpuszowują wave'y, to sobie biegniesz do przodu. Bo albo ty zginiesz, albo ktoś inny zginie, jak go nie coverujesz, jak oni mieli prio i free time, żeby biegać i mieć tempo, żeby gdzieś szybciej iść, kogoś próbować wyłapywać. Albo w najlepszym wypadku, jak postawisz te wardy i uciekniesz, to one są trudne do obrony. One nie dadzą dużo, bo przeciwnik zdąży za
zająć ten obszar i jeszcze zacząć obiektyw. Więc to nie jest timer na wardę. To nie wiem, czemu potrzebne. A to nie jest timer na walkę. Okej, okay, teraz wychodzisz. Nie jest tak, że ty. Bo musisz zrozumieć jeszcze jedną ważną rzecz. Zobacz, jaka jest jeszcze zasada, jeżeli chodzi o grę. Jeżeli przeciwnika nie widać na wave'ach, to twoim celem jest wziąć wave. Stabilnie i bezpiecznie wziąć wave. No nie? Po prostu spokojnie brać wave. Próbować któryś wave wziąć. Dlaczego? Bo skoro go nie widać na wave'ach, to on te wave'y oddaje. Ewentualnie może przy jednym kampić, żeby wyskoczyć na plecy komuś, jak bierze wave'a. A nie wave'y, odpuszujesz wave'y, to przeciwnik może jeden pokazać się, prawda? Odpuszowując je. I wtedy, widząc przeciwnika, który odpuszowuje wave'y, ty masz wtedy czas, żeby biegać swobodnie, bo widzisz wszystkich i stawiać wardy. Ty masz wtedy timer, żeby próbować coś robić, żeby szukać czegoś i tak dalej, bo dopuszowałeś wave'y, masz okienko, widzisz przeciwników, dostałeś info, gdzie kto jest, bo oni odpuszowują. Albo jeżeli dopuszujesz wave'y, to przeciwnik może też się nie pokazać. Ale jak się nie pokaże, to traci gold exp, bo wykrwawia się z wave'ów, traci gold expa, prawda? Więc jeżeli masz wave'y, to albo przeciwnik się nie pokazuje i traci, bo nie odpuszowuje ich, albo się pokazuje i wtedy możesz swobodnie robić rzeczy na mapie, bo jest na wizji, bo odpuszowuje wave'a. Jest reaktywny, a ty wziąłeś wave'a proaktywnie i masz move'a. Masz swoją turę, swój ruch, jakkolwiek to nazwiesz. Można to nazwać swoją turą, swoim ruchem, swoim nie wiem, no jakkolwiek, nie? Po prostu. To jest twoja kolej, żeby grać wtedy. No dobra. Dziwna przepychanka, bo ty nawet widziałeś, że Jana tu schodzi. Tak, ja wiedziałem, że on tu jest właśnie, ale też nie wiem, czemu ktoś sobie schodzi, nie powinien schodzić w topside, bo bez sensu. Znaczy, no bo jakby Jana tutaj schodzi, widzisz to, Senny jeszcze nie ma obok i tak se wchodzisz tutaj. No ale ty, zobacz, że ty klikasz do tego krzaka, ty nawet nie widzisz, gdzie jest TF, nie? TF teraz jest na topie. A można powiedzieć, że jeszcze podjąłeś decyzję, jak widziałeś już tego TF-a, nie? Ale to jest takie dziwne, nie widzisz, Wiktor tu schodzi, Jana tu schodzi. Tu widzisz, on nawet wyskoczyłby po prostu, nie? Ty nie możesz go złapać, więc jakby nie wiadomo, co się dzieje tutaj. Po prostu wchodzisz i rzucasz spela. I teraz zostajesz na low HP na mapie, idąc do topside'u. Gdzie w topside'zie nic nie ma. Nic. Nie? TF weźmie wave'a, to będzie jego tura, żeby zejść i zrobić kontrolę na topie. Santa jest reaktywny. A, poszedłeś do topside'u, żeby wrócić do podside'u. To w tym czasie byś zrykalował i wyszedł z HP. No tak, tak. W tej gierce już właśnie nie miałem za bardzo pomysłu, co my mamy tutaj zrobić, bo trochę dum się ta gierka wydawała. Nie wiem. Ciężko już się chyba grało. A nie uważasz, że ta gierka jest dum, ponieważ ty zamiast próbować sekurować wzięcie wave'a i mieć po prostu wave'a proaktywnie wziętego i coś robić, cały czas biegasz i robisz jakieś fejszczekujesz kogoś, tak. Tracisz całe HP. Biegniesz do enemy lasu, jak jeszcze nikt nie wyszedł z bazy. Biegniesz i rzucasz losowe spele przy gościu, który tyle co zabił przeciwnika i jest całkowicie bezpieczny, zamiast coverować kogoś, kto normalnie bierze wave'a. Ja myślę, że ta gierka wydaje się być ciężka do grania, ponieważ ty nie sprawiasz, że wave'y są brane proaktywnie. Tylko po prostu ty cały czas robisz coś off-team, albo to jest totalnie losowe, tylko bo ty nie grasz teraz w League of Legends, że próbujesz robić makro i tak dalej, tylko to, co my widzimy na ekranie, to jest gierka, w której ty próbujesz latać i snajpić kogoś z erki, żeby go społkować, żeby na koniec gry mieć duży damage i pochwalić się screenem koledze, jak bardzo słaby masz ty, bo zrobiłeś tyle damage'a. Rozumiesz? To jest coś takiego. Nie mówię, że ty to robisz, ale to ma taki vibe, ten gameplay, że ty biegasz i po prostu to, co próbujesz zrobić, to po prostu połkujesz przeciwnika pustym damage'em w losowych miejscach, losowo rzucając spele i na koniec gry będziesz miał wysoki damage, może nawet udać się nie umrzeć, może nawet udać się kogoś zabić i nie wiesz, jak gierka się przegrała. No przegrała się, bo nic nie robisz, żeby mapa była dobra, żeby na mapie się dało grać. Tylko biegasz i zadajesz damage pusty. W timerach, w których to albo nie ma znaczenia, albo nie koreluje z tym, co można zrobić, albo nie jest w ogóle pod żaden objective, albo jest off team totalnie zresztą teamu, bo wychodzą z bazy, no nie? Jakby zobacz na ten gameplay. Zobacz, co ty właściwie robisz. Wychodzisz. Wszyscy wychodzą na mapę. Okej, wszyscy zobacz. Xante recaluje, wychodzi, Evelyn recaluje, wychodzi. Okej, teraz jest chill. Teraz nie za wiele masz do roboty, prawda? Więc co teraz powinieneś robić? Próbować sekurować tego wave'a na midzie, żeby ona go sobie wzięła. To jest raczej darmowe. Teraz chwilę chilluje. Możesz próbować podejść pod bota, gdyby ktoś próbował uderzyć w Tristan, nie? Też mógłbyś to robić. Okej, brawo, próbujesz snipe. To jest twoja akcja, próba snajpowania. To sprawiło, że się pokazałeś. Gdybyś pokazał się w taki sposób, Kha'Zix dostał tu, to on czuje się swobodny uderzyć w Tristanę, więc twoja akcja ma konsekwencje, rozumiesz? Ale okej, okay. No teraz tak, idziesz tu, szukamy następnej snajpy. Teraz tak, idziesz do bota, gdzie ona już wzięła wave. Czy teraz możecie kontestować następnego? Nie możecie teraz kontestować następnego, bo Xanta się pokaże tu, ta jest tu, Evelyn nie jest przy bocie, więc ty nie kontestujesz tego następnego, który tutaj idzie. Więc teraz idziesz do miejsca, gdzie nic nie masz do roboty, nie? Znowu. Nie ma tutaj obiektywa jeszcze teraz i jeżeli byś chciał zobaczyć Drake'a, może jeżeli uda się wziąć wave'y, to wy wejdziecie na rzekę i postawisz wardy tu, więc po co stawiasz teraz? Oni nie robią tego w najbliższym czasie, tego nawet nie ma jeszcze. Znowu, useless ward, znowu. Tak, coverujesz bota, gdzie na bocie nic nie ma i dajesz warda do miejsca, gdzie nic nie ma. Co zrobisz dalej? Przyspieszyłeś zrobienie reda o 1 sekundę. Też niezbyt wygrywa ci to grę. Zauważ ostatni movement. Idziesz do bota, coverujesz wave'a, który nie jest do wzięcia, ani no po prostu nic tam się nie stanie. O, jeszcze wcześniej posnajpiłeś na midzie, dajesz warda w useless miejsce i przyspieszasz robienie reda o jakieś 2 sekundy.
sekundy. Następnie idziesz do drugiego side'u, po przeciwnej stronie do tej, do której chciałeś grać i stawiasz kolejnego warda, który nic nie zmienia. Ponieważ ten wave jest już wzięty, jeżeli chcielibyście brać następnego, to on będzie wzięty ze środka, więc można by było bardziej tutaj dookoła konkretnie wave'a stawiać. To nie jest tak, że ona zaraz zginie, bo tutaj stąd wyskoczą. Jeżeli mieliby stąd wyskoczyć, to właśnie teraz jesteś martwy, bo oni wyskakują na ciebie, kiedy to stawiasz, bo jesteś w range'u, więc znowu nic nie robisz. Stawiasz kolejnego bezużytecznego warda. To robisz dalej. Recallujesz. Aha, i teraz zaczynasz recall, kiedy twoja drużyna będzie walczyć o coś, bo stoi faktycznie Drake i twoja drużyna jest na full HP i próbuje się bić. A ty nie masz już żadnych wardów, bo postawiłeś same bezużyteczne. Więc jednak postanawiasz, że gdzieś pójdziesz, ale niefortunnie teraz wave na bocie został wzięty, no bo jakby wcześniej nie próbujesz tych wave'ów tak deep móc wypchać. No i teraz jest forsowana losowa walka i może akurat się uda, nie? Nie ma żadnego makro, nie ma jakiegoś planu, nie wspomagasz tego, co się dzieje na mapie. Jakby gra się wydaje niegrywalna, ale ty nic nie robisz, żeby ona była grywalna, nie? Tak jakby ja teraz ostro mówię to do ciebie, ale żebyś ty zrozumiał, nie, tak... nie? Bo jakby ja bardzo ostro to mówię, ale żebyś ty zrozumiał, że to, co ty zrobiłeś, to tak. Sfejszekowałeś tutaj Kha'Zix'a, któremu nie mogłeś nic zrobić, najwyżej byś zginął, a jak nie zginiesz, to tracisz HP, bo on zawsze odskoczy do pitu i wyjdzie po prostu. Teraz idziesz tu do topa, żeby wrócić się tutaj do bota, żeby stwierdzić, że jednak recallujesz, żeby wyjść na mapę, żeby rzucić losowe Q w mida. Teraz idziesz do bota, gdzie wave'a już nie ma i nic nie bierzecie, żeby wrócić się, żeby po drodze jeszcze ward walnąć raz w reda, żeby postawić jeszcze warda po drodze w bezużytecznym miejscu pod Drake'a, żeby pójść po przeciwnej stronie mapy postawić kolejnego warda, który już totalnie nie ma żadnego znaczenia, żeby zrecallować w timerze, w którym to właśnie teraz powinieneś wychodzić na mapę i coś robić, no nie? To jest dosłownie gameplay. I teraz forsujemy losową wardę. No nie da się tak grać, no bo normalnie ty powinieneś tak, próbować jakiegoś wave'a wziąć proaktywnie. Jak bierzesz wave'a, przeciwnik pokazuje się na wave'ie, jest na mapie, widać, to wtedy idziesz i na przykład wardujesz pod objective, który następnie jest zrobiony. No brzmi jak dobry plan? Dobry plan. Bierzesz jakiegoś wave'a, enemy nie ma prio, jest przykuty wave'em, twój sojusznik jest uwolniony, bo wziął wave'a proaktywnie, może iść z tobą, może zrecallować wtedy, nie? Wtedy przeciwnik jest przykuty jakimś wave'em, ty idziesz i na przykład robisz wizję pod jakiś objective. No i da się grać. Ale ty, w timerach, w których ty próbujesz wychodzić, twoja drużyna nie jest nawet na mapie. Potem wysrywasz się z każdego warda, dając go useless. Nie coverujesz żadnego konkretnego wave'a w dobrym timerze. Wysrywasz się z wizji, więc też wizji nie ma pod objective. Wysrywasz się z HP, albo próbujesz grać offim, że łatwo cię zabić, albo chociaż obić. No wszystko jest na odwrót po prostu w tym gameplayu. I liczysz na to, i ostatecznie dochodzi do po prostu losowej walki, w której liczysz, że wygracie walkę, nie? Gra się sprowadza do tego, czy wygrasz walkę. Oczywiście gra i tak się sprowadzi do tego, że będziecie walczyć między sobą, jak w każdej grze. Tylko że gdybyś ty grał dobrze, to będziecie ze sobą walczyć, kiedy przeciwnik idzie po wizji, widzicie go, łatwiej go wyłapać, łatwiej go obić wcześniej, łatwiej jest znaleźć flankę, wszystko jest łatwiejsze, bo macie przewagę informacji, plus wzięliście pierwsze wave'y, więc jeszcze twoi sojusznicy mają lepsze resursy, plus przeciwnik jest opóźniony i albo traci, albo jest spóźniony, nie ma move'a, nie? Ma tempo przegrane, bo jest przykuty wave'em, jest pressure point wynikający z braku prio. Otworzyłeś mi dużo na to, jak gram linię ogólnie, co nie? Że będę bardziej na to zwracać uwagę, co nie? Jak gram na przykład właśnie takie matchupy, bo wydaje mi się, że właśnie robiłem trochę tak z automatu, można powiedzieć losowo, w sumie dużo mi jakby otworzyłeś głowę na to. No bo chodzi o to, że jak się z tobą rozmawia, to tak, nie umiesz powiedzieć, czemu coś robisz, czyli w grze tym bardziej o tym nie myślisz, prawda? Bo skoro teraz na spokojnie, kiedy możesz się zastanowić, dajemy pauzę, nie wiesz, czemu coś robisz, to w grze też o tym nie myślałeś na pewno. Więc nie masz żadnego planu podczas gry, po prostu sobie losowo klikasz. Jeżeli się ciebie zapytam o coś, trochę zgadujesz, co masz odpowiedzieć, to ale nie wiesz i sam jesteś tego niepewny. Ale przede wszystkim wszystkie twoje akcje sprowadzają się do tego, jak dla mnie, że po prostu biegasz i próbujesz rzucać to kół, tak co chodzisz i rzucasz spele. Nawet spoko jest pomysłem. Oczywiście tutaj już wydałeś pieniądze na sesję, ale mówiłeś, że chciałbyś kilka sesji nawet. Coś takiego pisałeś mi. To zamiast kilku sesji, to możesz kupić kurs makro. Ten kurs jest idealny dla ciebie, bo ty dosłownie nie robisz nic w makro. Nic prawie, że nie? Więc dosłownie masz praktycznie pełne value tego kursu. Pełne value. Dlatego, że nie widziałem, żebyś zrobił chociaż dobrą jedną akcję na makro, więc to ten kurs jest w całości prawie, że dla ciebie. Więc równie dobrze zamiast kupować kolejną sesję, jeśli mówisz, że chciałbyś kilka, to kup kurs makro i tam masz po prostu od razu wszystko po kolei. On co prawda jest w poprzednim sezonie, ale nie zmieniło się aż tak dużo i jeszcze będzie patch, więc na luzie można go kupić. Jeżeli chodzi o mikro, to nie powiedziałbym, że ten kurs mikro ma znaczenie aż tak duże dla ciebie. Myślę, że aż tak nie. Nie chodzi też o to, żeby ci namówić na kupienie wszystkiego, co jest możliwe, ale makro jest w całości dla ciebie. Więc jeżeli miałeś taki pomysł, żeby wydać kasę na kolejną sesję, to wydaj na kurs, nie? I wtedy nie jesteś zależny od mojego czasu. Możesz sobie przerabiać, kiedy chcesz i dostajesz dużo więcej. Powiedziałeś mi większość w sumie błędów takich, które robiłem, co nie? No i właśnie na tym mi tak jakby zależało. Czy ty nie masz żadnych pytań do tej gry konkretnie? Nie mam. Okej.